Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta Modach. Ja jestem SafeMod sezon 12, to był przecież oczywiście. Tak, wracamy wreszcie do nagrywania naszego kochanego sezonu. Ach, znowu była leciutka przerwa, to oczywiście już wiecie bardzo dobrze z jakiego powodu. Więc, no, nie przedłużając. Jeszcze jesteśmy na wersji troszkę starszej, bo na 1-2 wersji tej paczki. Jednakże już jest na wersja o wiele, wiele nowsza, która dodaje tak kilka nowych rzeczy, ale ją będę aktualizował dopiero na dniach. Więc zobaczymy, ile tam będzie zmian, czy coś się popsuje, czy też niekoniecznie. Zmiana poszła odnośnie naszego układu do magazynowania. Sporo się to oczywiście zmieniło w nim, bo niestety ale nie działało tak jak chciałem. Działa tylko wyłącznie na 12 klatek, więc tutaj oposzę wszystko, poszło w to miejsce. I dzisiaj będziemy się tym między innymi bawili, czy będziemy tutaj jakby dostarczali itemki, które tutaj mają wchodzić do naszego układu. I ogólnie tą tematyką będziemy chcieli się dzisiaj między innymi właśnie zająć. Proszę was, stworzyć troszkę silniejsze, mocniejsze kable, które będą to szybciej przenosiły oczywiście. No i też ogólnie cały tam system magazynowania dzisiaj będziemy próbowali tutaj jakoś ogarnąć, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Sam zmienimy troszeczkę układ, który jest tutaj. Tutaj też doszła chyba nowa, że tylko nie pokazywałem jeszcze na odcinku. Tutaj doszła nowa sekcja odnośnie kwiatków naszych. No i ogólnie tutaj mamy też różne rodzaje. Testowałem oczywiście, które są lepsze, które są najlepsze i tak dalej. Są tu naprawdę wszystkie chyba rodzaje pomontowane, ale powiem szczerze, że swoje różnicy nie widzę, więc naprawdę same zielone też by mogły być, ale że miałem bardzo duży zapas oczywiście naszych surowców, to uznałem, że wprowadzę to w taki oto sposób. Tak samo tutaj tego chyba też nie pokazywałem na odcinku. Doszedł malutki reaktor pod spód. Bo okazało się, tutaj on chyba jest, gdzieś tutaj jest, o, tutaj w dół jest reaktor zamontowany. Gdzie ty jesteś? O, tutaj widzicie, jest zamontowany nasz reaktorek. Tutaj jest podpięcie oczywiście pod karotki, żeby je tutaj pozyskiwać. Dziwnie malutko ich jest, muszę zaraz sprawdzić szybko, co tam się dzieje. Bo coś tam musi w jakimś razie źle działać, bo one tu powinny być zawsze pełne, bo nikt z tego przecież nie czerpie, tylko i wyłącznie ja. Więc tym bardziej one powinny być zawsze oczywiście na fulla, a coś nie są, więc coś tutaj podejrzewam, że coś tutaj napsuło, jakie mam wrażenie, tylko że muszę stąd wyskoczyć. Tak, oczywiście skakanie jest co jakiś tam czas, o, dokładnie, i wtedy oczywiście mogę stąd spokojnie sobie wyjść. Tak, wiem, bardzo fajny oczywiście sposób, wszystko opiera się właśnie o te moje podwójne skoki, ale to jest naprawdę mega, mega przyjemny. Co dzisiaj mówiłem? Dzisiaj troszeczkę bawimy się tu właśnie z tym storage'em, więc pierwsze co, tutaj włączyłem cały układ do szybkiego kraftowania, bo nie wyrabiał się tutaj on z tym wszystkim. I no to jest też leciutki problem, się pokazuje. Nie, jesteś na górze. Jest on pełny? Nie, jest chyba pełny w takim razie. Nie, czyli działa crafting. Czyli craftingi działają z tego wynika. Dajemy tylko właśnie tutaj do kraftowania, weźmiemy sobie co? Kompakty nie, potrzebuję oczywiście kontrolery, minimum z dwa kontrolery będę potrzebował do dzisiejszej zabawy. Slave'ów nie będę potrzebował, będę potrzebował tylko i wyłącznie zwykłe podstawowe ołki, powiedzmy 16 nawet, czemuż by nie, wykonajmy sobie je. Teraz dajmy już te, które są wykraftowane sobie, weźmy to co tutaj pozyskaliśmy, czyli 16 naszych stolendrzy oraz oczywiście nasze kontrolery, które no, nawet mamy 3, bo chyba jeden był już wykraftowany tam gdzieś. Dobra, dodatkowo potrzebowałbym oczywiście wykonać sobie jeszcze oczywiście modyfikatory. Modyfikatory w postaci oczywiście tych diamentowych, żeby więcej można tutaj magazynować rzeczy. To jest bardzo ważna, fajna rzecz, zawsze będziemy ich... A, tylko i może tyle? No, bieda muszę powiedzieć. Bardzo malutko ich mam. Więc takie razie kilka tych ołków wykorzystam, powiedzmy z dwie sztuki. Dwie? Poszła jedna sztuka chyba tylko i wyłącznie. Dwie sztuki, jak mówiłem. No i teraz w tym momencie mogę sobie wykonać go troszeczkę więcej. Oczywiście chcę wykonać maksymalnie, żeby było po prostu wszędzie tak jakby zmagazynowane. I teraz małe zmiany. Otóż to, ten układ co mamy tutaj, będziemy go zmieniali właśnie w ten sposób, że będzie on jak zmagazynowany w naszych kontrolerach. Tylko, że potrzebuję jeszcze zrobić tylko jedną malutką zmianę. Będzie ona polegała na tym, że zamontujemy sobie tam eksporter. Chyba mam jakiś, prawda? Mam eksporter, super, bardzo, bardzo fajnie. Tylko, że to jest taki standardowy eksporter, jaki najwolniejszy jaki tylko jest. No ale zobaczymy, weźmiemy sobie jeszcze kabelki. No i spróbujmy to wszystko teraz powoli tam oczywiście wyeksportować z tamtego oto miejsca. Czyli stąd wszystko tutaj mamy umiejscowione. Za wyjątkiem oczywiście takich itemów jak te, bo to oczywiście nie musi tutaj być. Prawda, więc to stąd zabierzmy. Do endbaga chyba tego nie wrzucę, prawda? Tu nie ma gdzie iść, no nie, niestety. To musi pójść do normalnego układu, więc tutaj czekajcie, zaraz to wszystko przetransportuję. I okazało się, że mam wszystkie miejsca pozajmowane, więc okazało się też przy okazji jeszcze, że nie mam cobblestone'a w ogóle w układzie.
Tak, nie mam Cobblestone, po prostu Cobblestone deficytowy produkt u mnie, więc przydałoby się w takim razie go zautomatyzować jakoś. Postanowiłem, że na razie oczywiście przeniesiemy sobie... przeniesiemy sobie żelazo całe tutaj. Oczywiście w tej formie musimy je magazynować, bo to jest bardzo ważne oczywiście, żeby tak właśnie robić, tylko że może niekoniecznie tak. Ciekawe, czemu to tak zadziałało. Powinienem móc to troszeczkę inaczej zrobić. Czemu to nie chce się zrobić na getsy? Bo to też na gety powinno się zrobić przecież, a nie w tej formie. To powinno być tutaj. Ej, no mam wrażenie, że to się da zrobić, tak? Czekajcie, moment. O, co come on. Czemu to chce od razu przechodzić z takiej formy? Chcę to dać tutaj. Nie chcę wyjść, tak? Czekajcie, czy są w ogóle nuggety? Pod tego są nuggety. O to, o co come on. Tutaj, no teraz już jest w porządku i tak to ma działać. Ja to tak chcę mieć, bo wiem, że nuggety będą wykorzystywane przeze mnie. Ciekawe, czemu to samo z siebie nie chciało mi tak to zmagazynować, jeśli to was oczywiście wie. Czemu takie coś powstało? To oczywiście bardzo bym prosił o pomoc, bo to jest taka ciekawa sprawa, czemu to nie zadziałało od razu. Nie mam tu jeszcze niestety podpiętego układu pod to wszystko. Aż od dołu, nie, od dołu jest podpięty. Tylko że wtedy musiałbym zrobić to w ten sposób, że tak, potrzebuję wziąć z systemu żelazo i muszę system jakby wypompować z żelaza. Żeby to zrobić, potrzebuję pierw odpiąć całkowicie tego storage'a. Ja to zrobię w ten sposób, że odepnę go w tym miejscu. Stąd doprowadzę kabel dołem i tutaj dam wtedy eksporter. Czyli w ten sposób będę mógł jakby dostarczyć tutaj całe żelazo. I to powinno działać, tylko że ja nie wiem, jak to będzie z szybkością, bo nie wiem, czy to idzie stakami, czy to idzie pojedynczo w tym momencie. Zobaczmy to szybciutko tutaj, jak to wygląda. Total. I no nie ma żadnej zmiany tutaj tak naprawdę. Więc co, nie przesyła tego? No powinno to przesyłać, bo to jest w układzie. To jest w układzie i to powinno chyba tutaj wszystko załapać. Jak to jest ustawione? Na redstone mode, ignore redstone, więc powinno przesyłać. Extract mode, czyli działa. Type, czyli to powinno wyciągać, mam wrażenie. Ale coś chyba nie za bardzo chodzi tak jak powinno, tak mi się wydaje. Czekajcie, żeby to sprawdzić, oczywiście potrzebujemy pójść do górnego układu, zobaczyć, czy coś się tutaj nam zmienia odnośnie samych ilości. 302, nic się nie zmieniło, więc układ z jakiegoś powodu nie uznaje tego eksportera, czyli prawdopodobnie brakuje jakiegoś upgrade'u. Przy Refined Storage, tutaj są oczywiście upgrade'y różnego typu Range, Crafting, Stack, Stack oczywiście by się przydał jak najbardziej, Stack by się przydał. Speedówki bym potrzebował pierw update bym potrzebował. Update jest w ten sposób. I ja potrzebuję ile? 4 sztuki, tak? 4 sztuki update'ów potrzebuję. Tu mam stack, tutaj mam co? Fortunka i regulator. Nie, mnie interesują stackowe bardziej. Potrzebuję teraz speedowe. Do speedowych nie mam sugar kind'ów, bo nie mam tego. To oczywiście mogę sobie wykonać, oczywiście 2 stacki, bo mniej nie ma sensu w ogóle wykonywać. W przypadku sugarcane'ów potrzebuję... Tu mam sugarcane'y. Tylko czy będę miał tego na tyle, ile... Nie, to są w ten sposób? Nie, ja chcę w ten sposób to wykonać. I z taka całego zjadę i zostaje mi bardzo malutko sztuk, więc całą resztę muszę poświęcić jednak na... No, wyhodowanie zewnętrznych nowych oczywiście tutaj roślinek. Chociaż samego sugarcane'a mogę dać na dół, żeby on mi się utworzył. Tylko wtedy muszę go przewidzieć tutaj w naszym systemie. Zamiast tego mogę rzucić sobie tutaj sugar cane, chociaż nie wiem, czy na tym on będzie mógł rosnąć. Chyba nie można tym rosnąć, prawda? No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Sugar cane powinienem posadzić chyba na piasku. Czy pisaliście mi, że to nie ma znaczenia. Czy sadzę na piasku sugar cane, czy posadzę sobie tak, o, normalnie tam w ogóle są mega wielkie sugar cane, naprawdę jakaś paranoja tam jest z nimi. No ale okej. Oczywiście posadzimy sobie go na piasku i zobaczymy po prostu. Niech on sobie tutaj spokojnie oczywiście się robi, a my przewidzimy, rany boskie, ciężkie słowa, a my go po prostu uwzględnimy, o pięknie, uwzględnimy go w naszym to oczywiście systemie. Hello. No i dobrze, w takim razie w tym momencie chyba już będę mógł to wykratować, co? Czyli pójdziemy w to, tutaj, chyba tam były ile? 3? Czy 4? Chyba 4 były, prawda? Chyba 4.
teraz tutaj i kraftujemy. Stack mode. Ale oczywiście jak najbardziej też bym chciał sobie tego wykraftować, czemu żeby nie? Nawet może takie dwie sztuki, skoro to ma być szybciej faktycznie, ma to iść, to jak najbardziej przydałoby się takie coś też tutaj oczywiście posiadać do takich właśnie systemów jak wypompowywacze, żeby to fajnie tutaj nam oczywiście szybko wszystko szło. Więc dajemy tu, tu i pytanie, czy to w ogóle trybi? Nie widzi tego w układzie. Ciekawe. Ciekawe, dlaczego on uważa, że w naszym systemie nie ma żelaza. Wszystko wyjaśniło się w bardzo brutalny sposób. Okazało się, że po prostu nie sięga tam. Widział tylko i wyłącznie pierwszy poziom. Dopiero tutaj będzie widział on już wszystko. Więc dajemy eksport to, dajemy oczywiście nasze staki. W tym momencie widzicie, już wzrasta nam ilość naszego tutaj właśnie ironu. No dobra, o to chodziło. Troszeczkę szkoda, że tak to wygląda, ale skoro tak to musi wyglądać, tak to musi być, to przełożymy w takim razie kable w tą stronę, oczywiście odepnę na chwileczkę cały układ, no i będę musiał niestety tutaj po prostu odpinać to w tamtym miejscu. No nie ma innego już wyjścia. Podpinamy to wszystko razem oczywiście, tutaj blokujemy, później to fajnie, to oczywiście obrobię wszystko, czyli tutaj z tyłu dam jeszcze bloczki, no i myślę, że na tej wysokości będzie już ok. Ej, nawet nie musiałem kontrolera montować, bo to już przeszło na tym nawet. Już na tym przeszło. Na slave'ie naszym. Ale kontroler chyba i tak gdybym zamontował. Chyba i tak go zamontuję tutaj. Nie ma to większego znaczenia, bo to i tak czy siak działa. Chyba? Czy teraz już nagle przestało działać? Albo już wszystko przeniosło? Znaczy wątpię. 4000 tylko? Nie, tego było na pewno więcej. Tego było na pewno więcej. Więcej nie ma miejsca. Dobra, już rozumiem, już rozumiem. No, kolejna rzecz, oczywiście nie dałem tam diamentowego upgrade'u. Właśnie, dlatego te upgrade'y są takie właśnie istotne. Bo przez to, no tutaj nam nie mogło to rosnąć, widzicie. Mam w tym momencie tutaj, ile? 491 staków, znaczy bloków. Rzucam to i powinno to dalej rosnąć. Czy coś źle mówię? Mamy ten upgrade, teraz tutaj więcej może się zmieścić. Więc z tego wynika, że w układzie teraz powinno być tego więcej. Czy znowu coś tutaj mi poszło nie tak? No nie no, wszystko poszło, wszystko poszło. Czyli opróżniło się, no dosyć ładnie się opróżniło. No i dobra, w porządku. W takim razie wszystko zostało załatwione tak, jak powinno to być wykonane. No i możemy wrócić do naszej zabawy, tylko oczywiście muszę odkręcić to, co nabroiłem w tym momencie. Nie jest tego oczywiście dużo, no ale trzeba to i tak czy siak zrobić. Szybka przebudowa naszego oczywiście układu całego. Chociaż nie wiem, czy w ten sposób chciałbym go zrobić. Czy tutaj u dołu chcę to montować? Chyba tak musi być u dołu. Nie, to musi być u dołu. Tylko na górę potrzebuję jednak rozszerzenie, żeby to jednak ustawić później tak czy siak u góry. Mowa to oczywiście o tych naszych drawerach głównie. Żeby one były jednak widoczne od góry. Nawet może nie na tej, no może nawet i wyżej bym chciał je mieć. Nawet może i tutaj. Nawet może w taki sposób bym chciał te poukładać sobie z tymi wszystkimi naszymi itemami. No i teraz po kolei itemy trzeba tu oczywiście określić, co gdzie ma być umiejscowione. To oczywiście nie i to oczywiście nie. To. No i dobrze, w takim razie to, czego nie potrzebujemy na pewno tutaj w układzie trzymać, są tutaj itemki. Resztę ułóżmy w tych miejscach, w których oczywiście mogą one się znajdować. Powiedzmy tutaj po kolei ten. Czy ja ten w ogóle będę składował? To jest dobre pytanie. Uznał na razie, że nie będę go składował, więc wrzucę go do środka. Zaraz wytłumaczę wam, dlaczego nie będę składował w ogóle. Tego też nie wiem, czy będę składował, a nie wiem, czy tego będę składował. Zacznijmy od tego. Bo będę chciał to oczywiście wszystko robić w locie, żeby to się nam kraftowało. Żeby to w locie nam się już jakby wykonywało i żeby był spokój już z tymi surowcami. Żeby one tutaj nie brały już udziału w niczym. Więc to oczywiście chciałbym jak najbardziej załatwić od razu. Dobra, więc w tym momencie trzeba to po kolei z tego systemu jakby przenosić. Nawet nie wiem, czy nie szybciej mi będzie to wziąć ręcznie i przenieść, bo tak naprawdę tego nie masz tak dużo. Przynajmniej tych o podstawowych nie masz tak dużo, tych o, bo co tutaj mamy? To jest prawie, że nic. Nawet te 2000 to nie jest dużo, widzicie? Jedno zabranie to już zabrało mi 1000 z układu. Więc to oczywiście pójdzie migiem. Jedynie co będzie problem w przypadku tej oto esencji, więc tutaj na pewno potrzebujemy przynajmniej dwa modyfikatory.
na start oczywiście. Później, jak mówiłem, będzie tego wiele, wiele mniej, bo to będę craftował wszystko, a każdy inny dostanie po jednej sztuce. Te dwa na razie nie mają przeznaczenia, więc może je nawet usunę na ten czas, żeby mi one to jakby nie przeszkadzały, nie wprowadzały niepotrzebnego zamętu. Później oczywiście, jak mówiłem, będę je chciał jakby modyfikować. Teraz przeprowadźmy kabelek, przeprowadźmy tutaj eksporter w to miejsce oczywiście. Co tutaj ma iść? Ma tutaj iść oczywiście ten surowiec i oczywiście go stakujemy na szybkości, żeby to jakoś migiem oczywiście nam wszystko przeszło. I ten cały układ, no 22 tysiące, to jest troszkę sporo do przepompowania, no ale myślę, że w tym momencie ze stack update'em i jeszcze ze speedami, to powinno to pójść naprawdę, naprawdę mega, mega szybko i zajmiemy się później całym innym układem, ale w międzyczasie, jak to się jeszcze nam przenosi oczywiście, pójdziemy sobie po slave'y jednak, żeby przeprowadzić cały układ troszeczkę wyżej. Sam kontroler będzie na dole, jednakże cała reszta oczywiście będzie gdzie indziej zamontowana, żeby to już miało ręce i nogi wszystko. 4 slave'y mamy dostępne, bardzo fajnie oczywiście. 4? A przepraszam, jeszcze usuwałem przecież naszego całego układu, więc mam tego wiele, wiele więcej. No dobrze, okej. Okay. Fajnie, tutaj są wyczyszczę te dyski 16K, je potrzebuję w moim głównym układzie. Tam będą one o wiele bardziej mi przydatne w tym momencie, więc zaraz tam wszystko oczywiście pójdzie, no bo no to nie ukrywam, jest główny system, który będzie składował masę itemów. A tutaj no to był po prostu przerost formy nad treścią. Całkowicie bez sensu było tutaj to trzymać w takiej wielkiej ilości. Dobrze, teraz oczywiście montujemy to w taki sam sposób jak i poprzednio i w tym momencie cały nasz układ już jest kompatybilny i może sobie już spokojnie z powrotem działać. Więc te wszystkie rzeczy są już tutaj fajnie zrobione. Tutaj jeszcze brakuje nam tego kabelka, bo go usunąłem tutaj oczywiście, więc aj. No dobrze, okej, muszę jednak zejść na dół i go tutaj poprawić ręcznie. No i też tył muszę poprawić i to, co przed sekundą właśnie rozwaliłem, bo ono oczywiście źle mi się klikło, więc musiałem to rzecz jasno zniszczyć. No bo jakby mogłoby być inaczej, żeby to jakoś fajnie zrobić bez rozwalania całości od razu. Więc dobrze, to naprawmy oczywiście, żeby cała nasza kompozycja była bez zmian. Dobra, już jest. No i oczywiście sam nasz oczywiście kabel transportujący też go podpiąć i teraz powinny lecieć surowce, oczywiście, że lecą. Super. O to właśnie chodziło. Kabla zasilającego to już nie potrzebujemy, bo teraz w tym miejscu nic korzysta z prądu nie będzie istniał. No i dobrze, będzie zawsze oszczędność na prądzie. Są lekkie lagi. Ja to odczuwam, że na serwerze są lekkie lagi, więc prawdopodobnie będę wracał na singla. Niestety, będę wracał chyba na singla, bo naprawdę tutaj te lagi są straszne. Po prostu one są straszne już i mam serdecznie już ich powoli dosyć. Teraz potrzebuję jakiś układ prosty do craftowania. I tutaj mamy kilka oczywiście opcji. Zobaczymy, czy one są w ogóle tutaj dostępne. Crafting, może nie tutaj, tylko tutaj wpiszmy sobie crafting. Czy jest tutaj coś, co pozwala na craftowanie instant? Yellow crafting to jest refine, tylko oczywiście nie chcemy, bo to mi nam nic nie da. Craft tier, o, to będzie chyba dobre. To jest chyba to, co potrzebujemy do craftowania właśnie wszystkich typ kolei rzeczy, jakie są. Tylko teraz, co potrzebujemy, co musimy skraftować, co posiadamy. Inject press. Potrzebujemy takie coś. No dobrze, okej. Ogarniemy to wszystko oczywiście. I ja, co to jest? Stygian ingot. What the come on? Co to takiego? Co to jest? Netherrack i soul sand. Soul sanda faktycznie nie mam. I to jest moje chyba przeoczenie, bardziej bym powiedział, że tego jeszcze nie zdobyłem sobie. Więc dobrze, do układu prześlemy surowce, znaczy prześlemy maszyny. Maszyny to będę oczywiście jeszcze mógł wykorzystywać. To oczywiście do układu idzie, no to oczywiście do układu musi iść. Rozbudujemy bardzo tutaj mocno oczywiście nasz układzik, więc to się nam na pewno przyda. To też odeślimy, to na górę dajmy. Reszta pójdzie na razie do układu. Bez większego znaczenia ma to na razie i to też pójdzie do układu. Później zobaczymy, czy to będziemy wykorzystywali. I czas wybrać się do Netheru. O, pan od szczurków. Do Netheru i znaleźć najbliższą lokalizację Soul Sonda. Czyli coś czuję, że dzisiaj chyba wykonamy tylko część tego, co zaplanowałem, a resztę zrobimy sobie na kolejnym odcinku, który teraz mam nadzieję, żeby to pokazywało się o wiele, wiele szybciej, że już takich przerw nie będzie, które są bardzo niemiłe dla mnie. Bardzo ich nie lubię. Bardzo nie lubię takich dłuższych przerw, bo wtedy nawet mi jest ciąży się wkręcić z powrotem w nagrywanko. Więc oczywiście szybciutka analiza. Soul Sand. Gdzie on będzie? Czekajcie, mapka. Tu może być Soul Sand, prawda? Chyba tak. Tam może być Soul Sand, jak nic.
To jest w tym kierunku, a propos. Aj. Nie mogę coś podskoczyć tak jak potrzebuję. W tą stronę chcę podskoczyć. O, super. O to właśnie chodziło. Cóż to było? Jakieś jęki, nie jęki, rany jolek. O co come on? O co come on? Nie, to jest inny biom. To nie ten, który mnie interesuje. I nie wiem, czy są sam w ogóle, jeśli będzie mega, mega daleko, bo to wiecie, taki jest problem z tymi biomami głównie, że one są tak troszeczkę porozsiewane w różnych miejscach. Tutaj widzicie, jaki tutaj dziwny biom teraz jest, prawda? Nilium Soul Sand, więc jakiś Soul Sand tutaj jest. Tu też w ogóle nie wiem, co to takiego jest. Nie mam żadnego pojęcia, co to za surowiec, co z tego możemy uzyskać, nic nie możemy z niego uzyskać. Są kaktusy jakieś. Ciekawe, czy to jest jakiś zwykły kaktus, też uznawany będzie w grze, czy niekoniecznie, bo ja nie mam jeszcze kaktusu w ogóle. Cyjan. Są cyjanówki. No ciekawa sprawa, muszę powiedzieć. No ale potrzebuję zwykłego, czystego Soul Sanda i to jest... Hello, 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 witam. Witam, szukam Soul Sanda, czy ktoś widział? Czy ktoś wie, gdzie Soul Sanda znajdę? Ja. No dobrze, to chyba jednak nie znajdę tego aż tak szybko, jakbym chciał. To oczywiście wezmę sobie, bo to może być też wykorzystywane pod coś, czy też nie? O, scaffoldy? Golden nuggety z tego można stworzyć sobie. To można tylko farmę spokojnie jakieś golden nuggetów zrobić w takim razie. Więc ja cię potrzebuję ubić, bo niestety tak się składa, że ja ich nie mam. Mogłem zebrać jego dusz, potrzebuję chyba 10 dusz, żeby napełnić jednego soula z nim. Dlaczego sporo tego potrzebuję? Tam mam przejście, to jest moje przejście na pewno. I potrzebuję znaleźć ten nieszczęsny tutaj oczywiście. Aj, jest, okej. Więc idziemy tym i szukamy tego tutaj przejścia. Gdzieś te soul sandy powinny się znajdować. Chyba, że to... Czekajcie, bo ja nie sprawdziłem w ogóle, czy to... Mogę przetworzyć na Soul Sanda? Chyba nie da się, czyli nie. Muszę i tak się coś poszukać tutaj jednak. Czegoś innego. Nenderówki? Nie, to nie jest moje przejście. To nie jest moje przejście na pewno, bo ja bym to zapewne wykopał. Zapewne bym to wykopał, no bo wiecie. Za friko tyle tego zdobyć. To 64 nawet tego jest, wow. Wow. Królówka się trzyma? Trzyma się, dobrze. Nie wiem, czy się trzyma, więc tak troszeczkę na ryzyko idę, nie ukrywam. Nie ukrywam, że troszeczkę się cykam z tym przejściem, bo tutaj jeszcze są te wszystkie flame'owe, niegrzeczne potworki i gdzieś słyszę jeszcze ghosta. To już nie jest fajne. Jak słyszycie właśnie naszego pana, który może wam tutaj wybuchnąć, to już oczywiście nie jest aż bardzo fajne, jakbyśmy chcieli. Zjedzmy coś i co, lecimy dalej, albo nie, mam lepszy pomysł. Ja po prostu sam tam polecę. Jednak kawałek dalej udało się już tutaj do tego terenu dojść, gdzie chciałem. I tutaj jest sprawa tego typu, że bardzo fajnie byłoby tak naprawdę pozyskać w tym miejscu to piórko, które pozwala na budowanie grindera. To może być naprawdę mega dobre by to było. Tu tam widzę, że jest duszek. Niestety nie mam jak duszki bić. To jest troszkę problem. Duszki są nam troszeczkę nie do zniszczenia w tym momencie. A więc wolałbym... Nie, jest to, okej. Mamy już to, więc mogę tak naprawdę już spadać. To, co potrzebowałem, to zdobyłem. Zapomniałem, że mam przecież tutaj looting, a looting oczywiście daje mi wiele większą szansę na zdobycie wszystkiego, co potrzebuję. Więc spoko, bardzo, bardzo fajnie oczywiście. Hello. Jojku, co ty jesteś? Ja cię pierwszy raz widziałem na oczy. Serio, widziałem cię pierwszy raz na oczy. Okej, to sobie zbierzmy, chociaż nie ukrywam, że lepiej akurat byłoby mi zebrać tutaj pszczółkę bardziej, niżeli to, no ale może być też i to. No i dobra, w takim razie jeszcze jednego tutaj oczywiście ubijmy. Tego pana, ojojku, gdzie ty jesteś? Nie widzę się nawet, jestem taki ślepy w tym momencie. Dobra, i teraz może się uciekać z powrotem. Mam nadzieję, że to przejście doprowadzi mnie do samego końca. Mam 3 tutaj ripy, mam tutaj 2 kości, spoko. Mam jedną główkę szkieleta, więc... No, oczywiście nie będę respił Withera, tylko się nie bójcie. Może nie liczcie na to jeszcze, że jeszcze Withera nie będę respił.
bo to chyba jeszcze nie jest ten moment, żebym tutaj mógł sobie z nim jakkolwiek oczywiście poradzić. No ale dobra, nie przedłużajmy. Jak mówiłem, dzisiaj chciałbym wykonać coś innego troszeczkę. A do tego potrzebuję się przedostać z powrotem do domku. Zawodnie sobie uświadomiłem, że patrzyłem się nie na ten item, co powinienem, bo patrzyłem się na ten crafting station. A powinienem się patrzeć na crafter. Tier pierwszy. A on nie wymaga żadnego, on nie wymaga nic. Dosłownie prawie, że nic on nie wymaga. Tylko i wyłącznie swoich kolejnych jakby poziomów. Więc leciutki taki ząb bym powiedział. Bo poleciałem tam chyba całkowicie bez sensu, takie mam wrażenie. Zaraz zobaczymy zresztą. Wykonamy sobie ten crafting, zobaczymy, że to jest to właśnie, co ja potrzebuję. Tam za sobie pewnie jedną sztukę. Ja wiem, że tam były tiery różnego typu właśnie, bo tam też można było to wykonać wiele razy. Tak, to jest to. To jest właśnie to, co potrzebowałem od początku to jakby wykonać. To chyba wymagało prądu, czy też nie pamiętam nawet. Zaraz zobaczymy zresztą. I potrzebujemy to iść oczywiście do góry. Cały czas do góry. Wszystkie tiery. Trzeci to jest maksymalny tier. No i mam to co potrzebowałem, to już mam wykonane. Więc powiem wam, że naprawdę mega słabo to wyszło, muszę powiedzieć. Bardzo słabiutko. Jakieś tam pipe oczywiście zaraz znajdę, więc tutaj powinno pójść w miarę spoko. Więc teraz zamontujemy go w tym miejscu. No i potrzebujemy oczywiście coś do kraftowania. Powiedzmy, że te surowce tutaj będą wskiwały i mamy to. I tutaj teraz powinno to jakoś tam przejść. Aha, tu mamy, w ten sposób mamy tworzenie pewnego craftingu, po kolei wszystkie craftingi trzeba się utworzyć, wykraftować, aplikować. Potrzebujemy jeszcze jeden item, widzę. To będzie nam on potrzebny, jest to RF. I tutaj mamy to. I potrzebujemy tego jakichś dysków. Tier pierwszy storage, nie to. To, filter moduł, nie to potrzebujemy. Crafting. Tutaj klikamy. Teraz raz, dwa, trzy, cztery. Mamy ten, dajemy apply. Mamy pierwszy nasz crafting jakby wykonany. I dobrze, więc to już mamy załatwione. Tylko, że mamy się kartować samo. Result. Stay in input. Ok. All item oczywiście. I to wymaga prądu, jak mówiłem. Więc będziemy potrzebowali to jednak podpiąć naszego systemu. Tylko system mamy u dołu. Chociaż prąd chyba gdzieś tutaj lata, tak mi się wydaje. Gdzieś tutaj chyba jest. Tu jest prąd i tutaj on leci. I leci on w tamtym kierunku. Potrzebujemy go niestety bliżej siebie. Chyba, że to przeniesiemy na tamtą stronę i tam podepniemy. Tak może być jak najbardziej. Pamiętajcie, że to jest przenoszenie tego, nic się nie dzieje z tym. Przenosimy to standardowo, bez żadnych tam ekscesu, więc te dwa oczywiście możemy wziąć, przenieść i tutaj nic się oczywiście złego nie stanie. No i dobra, mamy tu zamontowane, więc pierwszy crafting jest wykonany oczywiście. Teraz przydałoby się oczywiście wykonać i te itemki, oczywiście pobrać je. Ja to chyba zabrałem tutaj? Tak, oczywiście, że jest. Tylko czekajcie, bo potrzebuję to. To jest druga kratka, czyli chyba tutaj jest, tak? Tak, tutaj jesteś. Podpinamy to do układu i automatycznie to powinno się teraz wykonać. Powinniśmy teraz zobaczyć te itemki już wykraftowane. Tak czy nie tak? Ignore, oczywiście, że ignore. To. I jak to teraz ma się zachować? Tutaj. No i co? Bo nie rozumiem teraz, jak to się zachowa nam. A, wykraftowało i zostawiło. No dobrze, czyli jest tak, jak powinno być z tego wynika. Okej, super. Bardzo fajnie. Kolejny crafting. Dokładnie robimy w ten sam sposób. Więc wrzucamy go tutaj. To samo oczywiście nasz potrzebny crafting. Wrzucamy itemki, dajmy apply. I oczywiście stay in ma to być. Dodajemy apply. I co? Rozumiem, że teraz to już będzie działało poprawnie. A jeśli dałem stay in, to automatycznie jakby on poprawnie to wszystko zrozumiał. No widzicie, teraz leci z tym. Później poleci z kolejnym. Nie działa tak jak chce. Coś, mam wrażenie, że to coś działa dziwnie. In. Tu ma być in before. Tu też. Albo tutaj na odwrót. Coś tu będziemy musieli pokombinować, ponieważ to zadziałało nam poprawnie. Nie. Już jest w porządku. Już jest w porządku, też to nam nie blokuje. Więc dobra, teraz będzie chyba już wszystko jak najbardziej git. Chyba mnie zwiesiło. Chyba wywali mnie. A jednak nie. Super, bardzo fajnie, bo jakbym... No troszeczkę byłoby szkoda, jakby mnie teraz wywaliło w tym momencie. Dobra, ustawiamy kolejny crafting. Od razu ustawimy tak, jak powinno być, czyli ustawimy od razu tego ina. Craftujmy tutaj. Ustawmy potrzebny crafting oczywiście. Dajemy apply.
i od razu przyleciało. Super, bardzo fajnie, idzie to naprawdę mega, mega szybko. Oczywiście znowu, żebym nie zapomniał, znowu oczywiście dajemy ina, ustawiamy nasz potrzebny crafting. To w ogóle może później wykorzystam pod jakieś inne układy do kraftowania. Zobaczcie sami, jakie to jest mega wydajne. Chwila, moment, wykraftowane. Nic się nie przejmujemy, niczym dosłownie. Mamy tutaj dostępnych łącznie, jeszcze mi zostaną 4 craftingi wolne, czyli 8 craftingów łącznie tutaj mamy, więc naprawdę wyśmienicie, to jest po prostu wyśmienite. Wszystko oczywiście tutaj władujmy. No idealnie, po prostu patrzcie, jak to pięknie idzie. Pięknie, chwila, momento, mamy to, co potrzebujemy, więc nawet będzie to lepsze od tamtego systemu do craftowania. I nawet zrobimy to oczywiście, żeby szło prosto z tego, szło nam tutaj. Tylko i wyłącznie po to nawet, żeby ten układ jakoś w miarę tak fajnie oczywiście wyglądał. I teraz mamy to, dobrze. I to ma być teraz też tutaj jako in, bo ten item będę chciał wyrzucać z tego układu. Czyli jak to ma się zachować? On ma wylecieć z tego, więc potrzebuję chyba teraz zrozumieć, że to jest ten item, który chcę zabrać. Chyba, że ten układ pozwala mi jeszcze na ustawianie keep all. All item in input slot are consumed. No tak, wszystkie sobie wykorzystaj oczywiście. Forget, oczywiście, że nie. Result, input. Output, buffer, item like bucket. Tutaj mamy go to output filter. Output filter, czyli jak to się zachowa? Czyli jakbym podpiął nawet w ten sposób, to on chyba i tak nie wypchnie nic, co się nie zmieści w tym barelu, prawda? Dobrze mówię, prawda? I tak on nic nie wypchnie innego. Oczywiście zaraz będziemy testowali, że rzecz jasna, będziemy za chwilkę testowali wszystko. Damy tutaj oczywiście export, czyli pull, wypychaj z tego układu. Dobrze, tylko żeby to zadziałało, muszę to ustawić w ten sposób i dać apply, prawda? I teraz, żeby to chyba jeszcze zatrybiło, że o coś tam chodzi, to potrzebuję chyba jeszcze coś wykraftować. Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Wyszedł item. Więc działa tak, jak powinno, tylko że to teraz jakby nie zadziałało po odnośnie tego. I teraz znowu wrzućmy tutaj, co to znowu zadziała, czy... Nie, teraz on tutaj był w środku i teraz on zgłupiał przez to wszystko. On zgłupiał przez to, bo nie wiedział, co ma z tym zrobić. Widzicie? Nie wie, co ma z tym zrobić. I to jest problem, bo on skakuje nam na dół nagle, a nie wraca. To jednak nie o to chodzi. Czyli jednak ma być to jako in. W takim razie ma być to jako in i musimy tego inaczej zrobić. Wyjście z tego naszego układu. Chyba, że to teraz zadziała jakimś cudem. Kolejna próba oczywiście. Mając to jako in. Aj, to nie jest jako in. To ciągle był ten, czyli znowu zmieniamy to jako in. Wrzućmy to jeszcze raz. Jeszcze raz takie całe przejście zróbmy. Nie, zachowało to i ten inny w środku. O, czekajcie, zaraz to rozkminię. Dobra, okazało się, że przy ustawieniu, że to jednak jest jako bucket, działa to już poprawnie, czyli nie chcę tego wyrzucić z układu, więc jest w porządku. Jednakże pokazał się inny problem. Chodzi o czas przesyłu tych itemów. Ja wiem oczywiście, że te itemki nie będą tutaj aż w takiej ilości oczywiście magazynowane. Dobrze o tym wiem. No ale to tak nie zmienia faktu, że no teraz w tym momencie jest to strasznie powolne. Więc postanowiłem, że robimy to w ten sposób, że podepniemy taki układ tego typu. Tutaj teraz możemy ustawić, może kolor, no niepotrzebny jest, no ale niech już będzie. I teraz przenosimy stakami. No teraz to będzie szło o wiele, wiele szybciej oczywiście. Cały transport do góry może iść tym wolniejszym. Oczywiście tam będzie iść maksymalnie jeden, na jakiś dłuższy już czas. No ale w tym momencie, jak widzicie, cały układ nabiera już więcej sensu. Więc teraz będzie nam to w pełni kraftowało. I po co mi tutaj tyle tych supreminów oczywiście jest? Powiem to w ten sposób. Jeśli to już się kraftuje, to niech to się po prostu nam już tutaj robi. Jednakże ja przerobię wszystkie te. Tutaj oczywiście to już mogę powyciągać nawet. Mogę to nawet zrobić od razu, od ręki. Te wyciągam. Tutaj nawet tego też wyciągam. Tylko i wyłącznie w takich oto właśnie gardenach będę kraftował itemy takie potrzebne dla mnie. A tutaj, w tym układzie, który jest w tym miejscu właśnie zamontowany, będą kraftowane te zwykłe właśnie inferiumy. Tak to będę teraz realizował i tutaj będzie ten właśnie układ taki zapętlony, właśnie wykorzystujący te oto roślinki, a wszystkie inne surowce, które tutaj będę umieszczał, będą pozyskiwane już z gardenów, bo nie ma najmniejszego sensu wykorzystywać tego już w jakikolwiek inny sposób. Ale dobra, troszeczkę nam to zajęło, więc w takim razie
na dzisiaj skończymy to w tym miejscu. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że tęskniliście za Minecraftem tutaj. Jeśli tak, oczywiście pamiętajcie, koniecznie zostawić łapeczkę w górę, a oczywiście moi kochani wspierający. No niestety wyszło tak, że na koniec was dopiero teraz pokazuję. Czekajcie, bo tutaj troszeczkę was chyba nie widać. Jesteście mało widoczni, o tak, że super, bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście bardzo oczywiście dziękuję za wasze każde wsparcie, jak najbardziej. Na początku też będzie, chyba byliście pokazani, przynajmniej tak będę robił, na początku też rzucał sam, bo no jak zapomnę, to później będzie mi bardzo smutno, jeśli tego na odcinku jednak nie będzie. Dzięki wielkie i do kolejnego materiału. Na razie, hej, hej, pa!